Dzień dobry. Nazywam się Kuba Domagała i mam 9 lat. Chodzę do trzeciej klasy w Akademii International. Opowiem Wam o mojej pasji, kosmosie i o pokonywaniu trudności. Ludzie od wieków obserwują gwiazdy i próbują poznać kosmos. Z pasją pokonują granice wiedzy i patrzą w nieznane. Na przykład Mikołaj Kopernik. Odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca, pomimo tego, że wszyscy myśleli, że Ziemia jest w centrum wszechświata. Pokonał ograniczenie ludzkiej wyobraźni, a potem ludzie wymarzyli sobie, żeby polecieć w kosmos. Czy wiecie, że obecne telefony komórkowe mają większą moc obliczeniową niż komputery w stacjach kosmicznych w czasach pierwszych lotów kosmicznych? Pomimo tych ograniczeń, człowiekowi udało się wylecieć i stanąć na Księżycu. Dziś odkrywanie kosmosu też ma ograniczenia. Krańce galaktyki oddalają się od nas z prędkością światła, czyli 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Obecne wahadłowce latające z prędkością 28 tysięcy kilometrów na godzinę są jeszcze za wolne, żeby tam dotrzeć. 40 tysięcy razy za wolne, żeby zrównać się z prędkością rozszerzania się wszechświata. Ale ludzie się nie poddają. Pasja i chęć odkrywania kosmosu pozwala im znajdować nowe rozwiązania. Nawet jeśli jeszcze nie możemy polecieć do odległych gwiazd, możemy obserwować wszechświat widzialny, ponieważ ludzie wymyślają coraz lepsze teleskopy, jak teleskop Hubble'a czy teleskop Jamesa Webba. Żeby sobie poradzić z ograniczeniami ludzkiego ciała, wysyłane są w kosmos, zgadnijcie co? Sondy bezzałogowe, które dolatują i badają planety Układu Słonecznego. A niektóre z nich nawet potrafią na nich wylądować, żeby je badać. Najdłużej latającymi sondami są Voyager 1 i 2, które latają już ponad 42 lata. Ich pierwotnym zadaniem było zbadanie Jowisza i Saturna oraz ich księżyców. Okazało się jednak, że wytrzymają na dłużej i poleciały badać krańce heliosfery, czyli granice pola magnetycznego i grawitacji Słońca, inaczej kres Układu Słonecznego. Dzięki takim sondom możemy poznawać wiele ciekawostek na temat wszechświata. Czy wiecie, że Jowisz jest opiekunem Ziemi? Ciała niebieskie, komety, meteory, które pędzą w stronę Ziemi i mogłyby jej zagrozić, są połykane przez Jowisza, który, co ciekawe, jest prawdopodobnie niedoszłą gwiazdą i mógłby mieć nawet swój własny układ solarny. Księżyce Ziemi to także bardzo ciekawy temat. Człowiek od czasów pierwszych lotów w kosmos marzyłby polecieć na Księżyc. I w 1969 roku tego dokonał, 50 lat temu. Czy wiecie, że polski astronom Kordylewski odkrył, że Ziemia tak naprawdę ma trzy księżyce? Tylko te dwa pozostałe, o których istnieniu nie wiedzieliśmy, są pyłowe. W zeszłym roku zostało to finalnie udowodnione. Istnieje teoria, że przy obrzeżach czarnych dziur mogą znajdować się tunele czasoprzestrzenne, które mogą nas zawieźć do innego, równoległego wszechświata, czyli naukowcy szacują, że może być nieskończona ilość takich wszechświatów i określają to nazwą multiwszechświat. Niestety to tylko teoria. Mam tylko pół serca, ale choroba nie musi oznaczać końca świata. Dzięki mojej pasji do kosmosu i nauki codziennie odkrywam coś nowego. Pomimo moich ograniczeń fizycznych, wiem, że w przyszłości mogę zostać naukowcem i kto wie, może odkryję coś ciekawego, nowego.
Mamy zatem jeszcze wiele do odkrycia i tylko pasja i ludzka ciekawość może do tego doprowadzić. Kosmos jest wielki i możliwości są wielkie, nawet dla osób chorych. Trzeba się tylko nie bać i znaleźć ten talent, pasję. Dziękuję za uwagę.